Szanowni, ja wiem, że emocje burzują, turniej się już skończy. Przechodzimy do rozdania nagród. Zanim rozdanie nagród, pan burmistrz Kamiennej Góry chce do was powiedzieć jeszcze parę słów. Dzień dobry raz jeszcze. Witam wszystkich upornych dla zawodników. Gratuluję wspaniałej rywalizacji duchu Fair Play. Myślę, że wszyscy są dzisiaj wygrani, a przede wszystkim wasza obecność tu pokazuje, że kochacie sport, macie swoją pasję. Życzę wam sukcesów na wszystkich boiskach, w Polsce i za granicą. Mamy tu następców Lewandowskiego, więc wiem, że na pewno będą z was, z których będziemy dumni. Ale niezależnie od tego, słuchajcie, ćwiczcie, działajcie, pokazujcie, że macie sportowego ducha. Takiego ducha sportowego właśnie miał święty pamięci Adam Michalski. Nie znaliście go, ale to był wspaniały facet. Piłkarz, trener, działacz samorządowy. I właśnie środowisko sportowe w ten sposób tą imprezę, która ma dzisiaj drugą osłonę, upamiętnia tego wspaniałego człowieka. Cieszę się, że ty swoją gąską dołożyliście. Dołożyliście cegiełkę do tego wspaniałego dnia. Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim, nie tylko zawodnikom, ale także trenerom, rodzicom, mieszkańcom, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Podziękować organizatorom, czyli klubowi Olimpia i oczywiście wszystkim, którzy pomagali, wszystkim sponsorom. Jeszcze dodam, że dziś mamy także drugą uroczystość, czyli 50-lecie klubu, więc to jest taka dziś podwójna okazja do sportowego świętowania. Koniec zadania, czas wyłączania nagród. Proszę serdecznie. Moi drodzy, poziom był wyrównany, jednak zawsze muszą być i wygrani, i przegrani. Ale zaczynając nieskromnie od ósmego miejsca, ósme miejsce zajęła drużyna druga, Kamienna Górska i Akademia Bukowska. Zapraszam. Co daj tu? Siódme miejsce zajęła drużyna Marciszowa Bóg Marciszów. Gratulujemy. Miejsce szóste. Zapraszam Gonik do Muszą.
było dobrze. Gdzie mogło być lepiej? Miejsce piąte, akademicko towarzyszy. Zapraszam najlepszego szczęścia, bo jest to prawda.
I zapraszam najlepszego zawodnika i jeszcze czas. Pierwszy raz.